Czym jest matematyka, każdy wie. To jest zajęcie takiej nielicznej stosunkowo grupy maniaków. Ich działalność nie jest specjalnie szkodliwa, a czasem nawet pożyteczna i dlatego zdrowa część społeczeństwa toleruje matematyków, chociaż nie zawsze. W VI wieku naszej ery cesarz Justynian wydał kodeks praw, w którym znalazł się specjalny paragraf o złoczyńcach, matematykach i innych osobnikach, który głosił, że potępienia godna sztuka matematyczna jest zakazana. Tako jako niewinne hobby nielicznej grupy ludzi matematykę postrzegano przez wieki, ale teraz to jest już niemożliwe. A to za sprawą samych matematyków, Alana Turinga, Stefana Kliniego, Alonzo Churcha, którzy zamiast robić to, za co się matematykom płaci, czyli liczyć, zapytali, a co to jest właściwe obliczenie? I w tym momencie zapoczątkowali teorię obliczalności, która jest fundamentem tego, co obserwujemy dzisiaj. Wkraczania naszej cywilizacji w erę komputerów, w erę sztucznej inteligencji, czy też erę internetu. To są, proszę Państwa, eufemizmy. My wkraczamy w erę matematyki. Wkraczanie w nową erę oznacza, że musimy redefiniować wiele pojęć, których dotąd używamy. Oczywiście nie mogę mówić o wszystkich, ale chcę mówić o jednym, o wiedzy. Wiedza, przyjmijmy taki podział, że wiedza ma trzy składowe. Informacje, inteligencję i świadomość. A zacznijmy od informacji. Cyfryzacja wszelkich nośników informacji, obrazu, tekstu, czegoś jeszcze, spowodowała powstanie pierwszego w historii człowieka uniwersalnego źródła informacji, internetu. Ojej, nie w tą stronę. Co to znaczy kwestia skali? Otóż dawniej problemem był dostęp do informacji, a teraz, kiedy źródłem informacji jest internet, głównym problemem jest wybór informacji. Znalezienie tego, co nas interesuje w tym bezmiarze uniwersalnego źródła informacji. Nie możemy być w tym poszukiwaniu samodzielni. Pomagają nam algorytmy wyszukujące, popularne wyszukiwarki. Ale pamiętajmy, że to jest złudzenie, że my wyszukujemy informacje. Nam się informacje podaje. Paradoks owej kwestii skali polega na tym, że wprawdzie stworzyliśmy ułudę pełnego dostępu do informacji, ale skazaliśmy się na manipulację tą informacją. Nie można wierzyć, że mamy jakąkolwiek szansę, żeby dotrzeć do obiektywnej informacji. Tak więc skracając 1-0 dla komputerów, 1-0 dla matematyki. No to przejdźmy do drugiego. Inteligencja w aspekcie poznawczym to jest taka zdolność do wykorzystania informacji w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania, czy też osiągnięcia zamierzonych celów. I tutaj powiedzmy krótko, nie mamy najmniejszych szans. W 1997 roku Kasparow przegrał słynny mecz z komputerem. Wtedy to był szok, bo nam się wydawało, że gra w szachy to są szczyty inteligencji człowieka. A dzisiaj nikt się już temu nie dziwi, nikt nie próbuje grać z komputerem w szachy. 2-0 dla komputerów. Inteligencja sztuczna ma zdecydowaną przewagę nam. A co to jest ta głupota naturalna? Jeżeli Państwo pozwolą, to odłożę ten temat do naszej ewentualnej dyskusji po tym moim wystąpieniu, jeśli zostanie jakiś czas. 2-0 dla matematyki, 2-0 dla komputerów. To nie jest śmieszne. Czy mamy jakąkolwiek szansę? Żyjemy, ja żyję na tyle długo, żeby widzieć, jak w strasznym tempie przegrywamy przyszłość na rzecz matematyki wyrażanej przez komputery. Ale jest pewna drobna iskierka nadziei. Tą iskierką nadziei jest ta trzecia składowa, wspomniana świadomość. Bo inteligencja to zdolność do rozwiązywania problemów, ale w
co jest rozwiązaniem problemów? Kto o tym decyduje, że dane rozwiązanie uznajemy za dobre, że uznajemy, że osiągnęliśmy cel? To właśnie jest nasza świadomość. Świadomość, która jest, przepraszam za wielkie słowa, kwintesencją człowieczeństwa. To jest dorobek cywilizacyjny, budowany mozolnie przez wieki od początku cywilizacji, tak można powiedzieć. I to jest takie małe 2:1. 2:0 prowokuje do pytania, no jak żyć, panie premierze, kiedy mam 3 z matematyki? Jedyną szansą jest to, żeby pielęgnować swoją świadomość. Nie dać się nabrać na internet, nie wierzyć, że ja decyduję, ja jestem tylko graczem. Czy dzisiaj, to co widzimy dzisiaj, to jest początek ery komputerowej. Może trzeba postąpić jak cesarz Justynian i powiedzieć stop z tym nieograniczonym postępem, nieograniczonym rozwojem. Czy ten postęp prowadzi nas do lepszego świata, czy wręcz odwrotnie? Kontrowersyjny polityk, proszę Państwa, niejaki Boris Johnson, te słowa powiedział 4 dni temu na sesji ONZ-u. To nie są żarty. Powinna być jakaś puenta, prawda? Puenta jest taka, Agnieszka Osiecka powiedziała, życie jest formą, pani profesor, istnienia białka, tylko w kominie coś czasem żałka i miejmy nadzieję, że to będzie prawdziwe również w przyszłości. W dyskusji dowrócimy do naturalnej głupoty, bo to nas chyba interesuje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o pytania w takim razie. No, pan profesor się tak domagał, żeby zapytać o tę naturalną głupotę, że poprosimy teraz o wyjaśnienie. Tak, proszę Państwa. Komputery same z siebie nas nie zniszczą, ale my chętnie im w tym pomagamy, rezygnując z coraz to nowych obszarów naszej działalności. Wszyscy się strasznie cieszymy, korzystając z nawigacji samochodowej, ale gwarantuję, że następne pokolenie nie będzie umiało czytać mapy. To jest może śmieszne, ale badania przeprowadzone w całej Europie wykazały, że 25% ankietowanych osób uznało, że lepsze są rządy sztucznej inteligencji niż rządy demokracji parlamentarnej w 2017 roku. Myślę, że w 2030 te badania będą miały jeszcze, moim zdaniem, gorszy wynik. Ta ustępowanie to jest właśnie uleganie naszej skłonności do wygody, którą drastycznie nazwałem naturalną głupotą. Nie myśleć jest pewnym przywilejem, ale to niemyślenie się może na nas zemścić właśnie w ten sposób, że staniemy się dodatkiem do świata cyfrowego, będziemy realizowali procedury. Jak Państwo pewnie widzieli, liczne przykłady znacie, po każdej aferze w świecie politycznym wychodzi mądry polityk i mówi, stworzymy procedury, które wyeliminują te nieprawidłowości. Życie według procedur, a nie życie według zasad etycznych. Czy to jest rzeczywiście dobra zamiana? Ale proszę zauważyć, nikt nam tego nie każe robić. Nam się wydaje, że procedury załatwią wszystko. Otóż jako, może nie matematyk, ale człowiek zajmujący się matematyką wiele lat, mogę Państwu powiedzieć, że matematyka chyba nigdy nie zastąpi świadomości. To jest moja nadzieja, to nie jest moje przepowiednie, ale to jest moja nadzieja. No i żeby nie tak poważnie, a propos właśnie ulegania tej manii tworzenia procedur, kiedy byłem małym chłopcem, przeczytałem książkę pod tytułem Przygody dobrego wojaka Szwejka. I zapamiętałem, jak wojak Szwejk, siedząc w przychodni lekarskiej, dziwił się głośno, dla kogo są napisy nie pluć na podłogę. Czy gdyby nie było tego napisu, tak jak tutaj wszyscy byśmy pluli na podłogę? To jest błędne. Dziękuję.